Fajnie. Pole golfowe. Promuje ośrodek czasowy nad jeziorem właśnie. Nagrywam ten film w celach promocji, reklamy naszych stron w województwie kujawsko-pomorskim, aby też pokazać ludziom z Polski, że cieszymy się takimi pięknymi okolicami, jeziorami. To jest tylko jedno z jezior, które nakręcam, a mamy jeszcze piękniejsze, jeszcze ciekawsze miejsca. Ale dziś jesteśmy w Łasinie i nakręcamy ten film, który będzie wstawiony na YouTube. Mamy promować Łasin i jego miłych mieszkańców, tutaj władze Łasina, dobrych gospodarzy, ponieważ ostatnio, jak tu byłem 15 lat temu, zmiany są no cudowne, kolosalne. To co jest, co tu dziś widzimy, to jest normalnie cud, to jest piękno. To jest tylko część obrzeża jeziora. I to co mogę, co mi się uda, to nagram i nie będę. Także są miejsca na domki kempingowe, na przyczepy, są domki do wynajęcia. Każdy znajdzie dla siebie tutaj coś dobrego. Masa sprzętu wodnego do wypożyczenia. Dużo zieleni, łąk, przepiękny park. Również cisza, spokój, później centrum takie zabaw dla dzieci. Tutaj kręcimy to
nam się uda kręcić, tak żeby nie wchodzić w czyjąś prywatność. I pomalutku, pomalutku zmierzamy w kierunku. Proszę bardzo, niesamowite robią wrażenie te posągi, jak na wyspach wielkanocnych, na wyspie wielkanocnej. Staram się uwieczniać takie piękne strony i jak już wiecie, na moim kanale można oglądać różności, począwszy od poezji, loty samolotem i różne inne filmy. Także Robert Rapecki zawsze nagra dla Was coś ciekawego, coś z jakiegoś zakątka Polski, gdzie niby mała miejscowość, niby nieduże miasteczko, a cieszy się ogromną taką sławą, jeżeli chodzi o naturę, o dobre gospodarzenie miasta, dobre prowadzenie włodarzy miasta również. To wszystko właśnie zależy od tego, jak mieszkańcy współpracują z włodarzami miasta, jak pracują na tym, żeby odpowiednio rozdysponować środki, powiedzmy środki unijne, i żeby dotacje, żeby zainwestować właśnie, przekształcając swoje miasteczka, miasteczka turystyczne, gdzie też na tym ludzie zarabiają, tworząc jakieś sklepiki, butiki, powiedzmy jakąś gastronomię, to co przyciąga ludzi, i tworzą się również miejsca pracy. Tak jak tutaj widzimy, na tym ośrodku pracuje bardzo dużo ludzi. Też dzielę w taką właśnie porą letnią, zapewnia im to pracę i dochód. I myślę, że przez jakiś czas potem, jesienią czy zimą, mają też z czego żyć, mogą odpocząć, bo jak widzę, sam zauważyłem, zjeżdża się tu masa ludzi. O, mamy kaczkę chyba na pomostku. No, kaczka czy wystraszona, tak, bo to jeździ motorem wodnym, skuterem. A, i dokarmiamy, dokarmiamy. O, proszę. O, proszę, proszę. Wejdę tutaj taką naturalną zieleń. Proszę bardzo, pięknie, no cudownie, no cudownie, jest przepięknie, robi to wrażenie naprawdę. Tutaj jeszcze zerkniemy troszeczkę, tam są domki, wszędzie w lesie, dalej, dalej, jeszcze za tym kantu, tężne obszary, nie? Potężne. Tutaj mamy mini golfa. Dalej, 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 dalej. Kto tutaj prowadzi z Was, drogie Panie? Dzień dobry. Dzień dobry. Staram się nagrać na pamiątkę jakiś film fajny. Długo tu nie byłem, to przy okazji nakręcę Waszą grę też. I od razu trafienie, tak? Od razu. Koleżanka z tym nie wiadomo. Dobra. No i dołek. Przybliżę. No super, akurat to zrobiłem zbliżenie. No to już jest uwiecznione. Pięknie w tym łasinie się zrobiło, nie? Z tymi jeziorami. O, mam takie atrakcje jak, powiedzmy, tutaj przed chwilą widzieliśmy dziewczyny. Grają golfa, mini golf.
Teraz już będzie trafienie, nie? Teraz będzie dołek. No pięknie. Brawo. Może pan spróbuje. No, wiecie co? Moim sportem, który ja kocham, uwielbiam, to jest pływanie, nie? Przed chwilą właśnie pływałem, a tak nie bardzo. Ale może spróbuję, wiecie co, nie potrafię, ale niektóraś nagrywa, nie? Nigdy nie grałem. Proszę bardzo, jest wszystko ustawione. Zobaczymy. A nawet pan musi rozebrać. Magda Miłomi? Powodzenia. Jak to się gra, Magda Tumas? No musisz pomalutku tam piłem, żeby do... Osoba, która rozpoczyna grę, to ma ileś, tak był gra do skutku, aż dołek trafi? Tak, tak, do skutku. A wygrywa... Ile razy wchodzi? Wygrywa ten, kto ma mniej rzutów. Tak. Tak, żeby trafić tam. Ja wiem, żeby trafić tam, ale o moment, jak... Tak jak pan czuje. No ja nie będę tłumaczyć techniki, bo to będzie za trudne. Ale dobra. Tak, dla... ale muszę sakrum na to, nie? Tak, dwa. Dobra, uderzę sobie. Powiedzmy, ale mogę sobie postawić na górze, nie? Dobra. No to tak jak na środku powinno się postawić. No to jak połówka, kurwa. O. Teraz sobie na przykład. Raz. Dobrze? Dobrze. Bardzo dobrze. Pięknie. Teraz tu mamy taki inny kijek i tym jest lepiej, mi się wydaje. A, to poproszę. Bo ten... Aha, bo oni mają takie worki z kijami, tak, no. Nie? Jakieś to gdzieś tam bo ten, no, ten bardziej ja, chyba z daleka. To inaczej od... No i pięknie dwa i pewnie na trzy będzie dołek. No pięknie pan to zrobił. Na pierwszy raz. To właśnie takie precyzyjne sprawy, nie? To już nie ja, nie? Zobaczymy, czy pan przyjmie. Do tego dołku, proszę pana, zobaczymy. Może żona przyjmie teraz. Nie, żona. To jest moja dobra przyjaciółka z Kalisza. A pan skąd jest? Ja jestem z Grudziądza. Z Grudziądza. Jestem pisarzem, moja koleżanka jest pisarką, także przyjechaliśmy sobie tutaj właśnie. Kiedyś mieszkałem w tych stronach. Znaczy nie konkretnie z Łasina, ale bardziej tam na pojeżdżę Ławskę, no do miasto Ławskie, tam. Te strony wszystkie znałem. Nie wiem, wy jesteście z Łasina? Ja nie. Ja jestem. Z Łasina? A ja się urodziłem w Łasinie. Ja się urodziłam, ale nie mieszkam już w Łasinie. Tak? Gdzie mieszkasz? W Gdańsku. W Gdańsku. Pięknie. Super. No, jedziemy. No dobra, to co? Ale no. Jaki ruch? Delikatnie bardzo, delikatnie, nie? Tak. Ale pan nie trafi. Nie trafi, nie? Trzeba. Bo to jest takie złudne, że to jest tak blisko. Pomału, z wyczuciem. Ale skąd, jeżeli nie trafię? Tak czuję. Pomału, z wyczuciem. Pomału. Robert, pomału. Jest. O, na przekór. Przepraszam. Zwracam honor. Super. Dzięki. Na trzy razy dobrze. No, no, dobrze. No to bardzo dobrze, bardzo panu dobrze. Poszło. Nie, tak szczerze mówiąc, to grałem w Stanach, na polach golfowych. No żartuję. Tak, żartuję. Boże, nie, ja lubię tak sobie pożartować, pokłamać czasami troszkę. Ale fajnie, dzięki. Czegoś nowego się nauczyłem. Ale pięknie, jak na trzy razy to pięknie. Tak. Proszę, proszę, Magda, tak, Magda? Tak, Magda. Magda, zaczynaj. A Magda, ty skąd jesteś? Ja z Trójmiasta. Też z Trójmiasta tam. Aha, Gdańsk. No ja tam jeździłem do was, do tego aquaparku, do... Sopocie? Do Sopotu, tak. Teraz Annę. Jest. A może Anna by spróbowała? O, dziękuję. No to pani następna. Nawet nie ma takiej opcji. Jest, brawo, też na trzy. A tu było na cztery, nie? Pani dziękuję. I co, wynajmujecie tutaj domek jakiś sobie? Nie, u mamy, koleżanki śpią. Aha, super. Łasin się zmienił, nie? Tak pozytywnie raczej, nie? Wiecie, mam takie wspomnienie z Łasina. Kilka lat temu byłem tutaj. Pracowałem w ochronie. I tutaj mieliście dni Łasina. I tutaj śpiewał taki Włoch, Francesco Napoli. Mhm.
I ja właśnie wtedy go ochraniałem tutaj. To było gdzieś tutaj, nie wiem gdzie to było. Amfiteatrze, to nad jeziorem. No tak, tak. My przyjechaliśmy tutaj na kilka samochodów. I mam też właśnie, na YouTube są filmy właśnie. I tam się kręcę koło niego. Nie, Magda? Bliżenie. Magdę wypromujemy też. Druga koleżanka, jak ma na imię? Asia. Asia, ciebie też wypromujemy z Łasina, rodaczkę. Anię teraz. Anię, to już daj spokój. Ania, uśmiechnij się. Ale podoba mi się teraz, po tym całym tu, jak tutaj zrobili, naprawdę super. Dobra, taki filmik nam wystarczy, nie? Będziecie na YouTube. Super. Jeszcze tak, żebyście były tak... Szukajcie na moim kanale. Na jakim kanale? To znaczy, ja nie wiem jak oni to nas znajdują, nie? Mnie znajdują po nazwisku. Czyli co wpisać? Robert Traflewski. Znajdziecie na moje filmy, znaczy te, całą moją poezję, wszystkie, recytuję wiersze swoje. Słucham? Nie mam przy sobie akurat. Tak jedziemy tak szybko z marszu, wzięliśmy tylko to, co potrzebne. Nie myślałem nawet o tym. Dziś niedziela. Ale możesz zapisać sobie moje nazwisko, imię. Słucham? Machlewski. Nie. Raflewski Robert. Raflewski Robert. Asia. Asia, tak? Asia. I prowadzisz tam na YouTube. YouTube Robert Raflewski. I tam będziesz miała różne filmy. Loty samolotem. Jeszcze raz panu przyliteruję nazwisko. Machlewski. R. Ja będę mówił. R. A. F. L. Raflewski. Raflewski. Rafała. Raflewski Robert. Pamiętasz to co? Raflewski. Także dziewczyny, nagrywając ten filmik, cały czas mówiłem o promocji tego miasta i o promocji tego ośrodka, a przy okazji tak fajnie, że akurat gracie, że mamy też tutaj taki mini golf, nie? Mam też swoją stronę poezji, ale na razie ją wycofałem. Niedługo, jak teraz ruszam z drugą książką, to ją tam uruchomimy. Ania zaciekawiona, Ania by zagrała, ale się krępuje. Zapraszamy. Ania, chodź. Proszę bardzo, to może ostatnie ujęcie. I lećcie do siebie. Będziemy oglądać na YouTube. Dobrze, także dziś będę go stawiał, nie? Można wieczorem już. Także proszę bardzo, koleżankę też. Ja się z wami żegnam i na tym kończymy nasz film promocyjny. Promujemy miasto Łasin.